Dzień dobry. Przekonała pana pani burmistrz? Nie. Nie przekonała. Do momentu, kiedy nie usłyszę takiej konkretnej odpowiedzi, no niestety. Nie jestem zadowolony. Jak pan myśli, będzie ta stołówka? Zobaczymy w kwietniu po najbliższej sesji rady. Ja jestem dobrej nadziei, że radni będą za rozbudową stołówki i koniec. A jak pan myśli, co jest bardziej potrzebne dla tej szkoły? Czy stołówka, czy boisko, o którym mówiła pani burmistrz? Moim zdaniem stołówka, bo moje dzieci też się stołują tutaj. No i niestety, ja jestem za stołówką. Dziękuję. Może poczekać. Dzień dobry. Pani burmistrz, przekonała pani dzisiaj? Nie za bardzo. Powstanie stołówka? Chciałabym bardzo, ale pod wielkim znakiem zapytania. Co jest bardziej potrzebne tej szkole? Stołówka czy boisko? Stołówka. Co byście chciały panie powiedzieć dla pani burmistrz jeszcze tak na koniec? Że mamy szkołę zintegrowaną, dzieci dojeżdżające i dla nich jest naprawdę wyżywienie bardzo ważne. Dziękuję. Rodzice mi mówili naprawdę, że będą wypisywać dzieci z obiadów, jeżeli będą jadły z termosów. Tak, to prawda. Tak. Dzień dobry panie radny. Dzień dobry. Jak tam dzisiaj spotkanie z panią burmistrz? Spotkanie się odbyło. Konfrontacja opinii publicznej z pomysłami i wszelkimi inwestycjami, które zamierzała pani burmistrz wykonać w tej części miasta. Myślę, że to spotkanie jest bardzo udane, ponieważ przybliżyło pani burmistrz opinie i oczekiwania mieszkańców tej części miasta. Mam nadzieję, że zaowocuje to wniesieniem do budżetu miejskiego kwoty, która pozwoli zrealizować tę inwestycję. Dziękuję bardzo. Tutaj mieszkańcy Wilanowa twierdzą, że bardziej im jest potrzebna właśnie stołówka niż budowa boiska. Czy pan się do tego przychyla? No, panie redaktorze, kwestia oceny i wyceny oczekiwań no, nie do mnie należy. Natomiast jeśli tak twierdzą ludzie, to pewnie mają rację. Na dzień dzisiejszy jest to palący problem. Jest to problem, który należałoby rozwiązać tu i teraz. Myśli pan, że pani burmistrz przedłoży dla radnych taką uchwałę, właśnie, która będzie początkiem budowy tej stołówki? W jednej z wypowiedzi w czasie spotkania wyraziłem taką opinię, że jako radny Rady Miejskiej i myślę, że wszyscy radni Rady Miejskiej będziemy namawiać panią burmistrz do zwiększenia budżetu miasta celem zrealizowania tej inwestycji. Życzę więc sukcesu i tego, żeby pani burmistrz wreszcie przedłożyła odpowiednią uchwałę. Mam nadzieję, że tym razem pani burmistrz zdecyduje o zwiększeniu budżetu i o tę kwotę, która pozwoli zrealizować tę inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.